dzień dobry, witamy was. Ja nie wiem, o co chodzi. Co my robimy? Gdzie my jesteśmy? Dla kogo tu jesteśmy? Dla nas. Składamy półkę, jesteśmy w domu. Ale musimy się czymś podzielić. W końcu po 2 latach wybrałam półkę tutaj, ale największy mamy ząg teraz, słuchajcie, jeden. Ponieważ cały czas myśleliśmy, że ta półka ma tutaj dziurki, po prostu tylko na wystawach i na zdjęciach jest po prostu ciemno. I czajcie, że dalej tak myśleliśmy, bo stwierdziliśmy, że mamy przecież ciemny blat i ciemne to jest, więc oczywiste. A tymczasem półka jest w środku jakby zamknięta, więc wygląda jakby była delikatna i perforowana, a tymczasem... Co? Co się stało? Powiedz, że ci ugryzł ten komar, co tam goni. Krew masz? Nie, co to jest? Co to się stało? To jest... Jezusku! Co to jest? Nie wiem. Kawałek tej. A, i to cię zabolało? Tak. Światło jest z jakiegoś autka. A taki krzyk. Autka! No, bywa tak. Natomiast możecie mieć delikatny bałagan wewnątrz i jego i tak nie będzie widać, wracając do tematu. Nawet bo ja dupny. Nawet dupny. Bo ja się właśnie przejmowałam, że kurczę, zawsze tam musi być posprzątane, nie? To nie był komar, to była jakaś część. Wiesz? Dobrze, ja muszę, przepraszam, ale włączyć psi patrol. Chciałam się tylko przywitać i pochwalić, że w końcu wybraliśmy komodę. No i jak pewnie zauważacie już, czeka nas przemiana części salonu. A co, to nie widziałeś? To jest pięknie. Ja nie lubię tych obrazów. Mi się one opatrzyły i znudziły. A ja właśnie uwielbiam. Ja uwielbiam tu wchodzić i widzieć te obrazy. No to będziesz je miał gdzieś indziej. Dla mnie są super. No, a dla mnie nie. A ma się nam to podobać w dwójkę, tak? No, to dlaczego tobie bardziej? Nie, zrobię tak, że tobie się też będzie podobało, a obrazy przełożę gdzieś indziej, tak? Ja zobaczę, gdzie ty jedasz. Tu po schodach, jak się będzie szło, to będą obrazy. Dobra, pokażę się wam z frontu. Tak to się kłócimy. A potem zawsze wychodzi, że dobry pomysł miałam. Zawsze. No prawie zawsze. O, wiedziałam, że teraz się zaśmieje. No co, no zielona... No zielona ściana była naszą wspólną decyzją też. Ja bardziej... Dobra, była moją decyzją. Okej. Bo wiecie, jak to jest? Sukces ma wielu właścicieli, a porażka tylko jednego, nie? No, także tutaj w tym domu i sukces i porażka będzie miała jednego właściciela. Se będę żałować. A bierz wszystko. Biorę wszystko. Skoro i tak się muszę borykać z porażkami, to chociaż sukcesy mi to wynagrodzą. Wszystko bierz. Jak to u was jest w domu? Kłóci się podczas remontu? Kurde. No pięknie. No pięknie. Wszystko się rozsypie. Kłócicie się czy nie? Niektóra półka jest, która nie ma znaczenia, nie? Nie mam bladego pojęcia. Wszystkie mają 10 na sobie, więc chyba nie ma znaczenia. Wszystkie mają nalepkę 10. No, kłócicie się czy się nie kłócicie u siebie w domu? Bo u nas to są takie sprzeczki bardziej śmieszne, natomiast z tą porażką żeś mnie wnerwił. Nie? Kochanie, ja nie mam czasu już teraz odpowiadać. Jestem zajęty. Zarobiony jest. Mój mąż jest zarobiony teraz. No. Montuję ci półkę. A ja? Słuchajcie, a ja? Słucham cię? Korek! Korek? Och, korek na półce! I co my teraz zrobimy? Muszę wam pokazać korek na półce. Ojej, jaki korek na półce! A ja, słuchajcie, stoję i pachnę, bo jedna pani mi powiedziała, że jak się nałoży samopalacz, to tutaj no stać i pachnieć, nie? Tym samopalaczem właśnie. Jeszcze sobie trochę poużywam, no nie? Jak ktoś wiedział od ramię, to wie od ramię, jak ktoś nie, to nie. 5 lat później. 5 lat później, ja dalej będę jakieś tam pstryczki dawać, nie no. Co się stało? Uderzyłeś się? Sam? Beze mnie? Dobrze, beze mnie. To na razie jest, wiesz, tak? Nabiera to pięknego wyglądu. Może ta jedna półka może być bez. Wiesz, że może być otwarta. Nie, nie o to chodzi. Ona o nie, ma, trzeba ona ma całą być rozłożyć. Ona ma być tak. Ojej. Bo tu jest w prawo. W prawo i w tak. Lewo, no. Trzeba rozłożyć półkę. Ups.
jestem w szafce, to, no. Ale tu jest naklejka na dole i tu jest naklejka na dole. No widocznie jak ktoś zrobił kuku, kończył pracę. Ale tu jest do góry nogami naklejka. No to chyba nie ma znaczenia, dobra. No to rozkładamy. Stwierdziliśmy, że nie możemy tak olać soboty i leżeć całą sobotę. Pojechaliśmy na rowery. Zrobiliśmy kilometrów niecałe 4. Jesteśmy na trasie w zimniku. Jesteśmy wykończeni, słuchajcie. Ta trasa jest jakby zdradliwa. Jest cały czas pod górkę i mimo elektryka naprawdę jesteśmy spoceni. Tak, ślepe nas gryzą, te takie muchy końskie. Nie wiem, jak się u was na to mówi. U mnie się mówiło końskie muchy, a u Krzysia ślepe. Dobrze, jedziemy dalej, ale chciałam wam pokazać, bo tu jest normalnie jakby ściana z drzew. Widzicie, góra, ale ona jest wręcz pionowa i ma się wrażenie, że po prostu jest taka ściana. Jedzie! Batonika! Jedziemy. Gdzie? Batonika. Batonika. Chcesz jeszcze batonika? Tak. Taki był dobry? Mhm. On się nazywa. Pokażę wam, jak się nazywa, bo nie powiem. Czemu nie chciałam mówić. Całe twoje już, reszta. Dobre, takie trochę gumowate. No, nasza trasa dalej. Już widzę, że tam jest mega pod górkę. Gdzie my jesteśmy? Na szczycie. To jest tak stromo, wysoko. 5,6 km żywej duszy. A latają tutaj... No. Jak jedziemy szybko, to przynajmniej nie łapią nas. Dojechaliśmy do końca asfaltu. Słuchajcie, przejechaliśmy 6,6 km i naszła nas pewna myśl, że tu jest bardzo stromo i bardzo mocno pod górkę i teraz trzeba zjechać. 6 km w dół. Cały czas w dół. I trochę się sramy. Także mamy nadzieję, że hamulcy nas nie zawiodą i bezpiecznie zjedziemy na sam dół. Tak, to będzie mega test. Tak. Dla tych hamulców. 6 km non-stop hamować. No, pulsacyjnie, bo tak jak samochodem, no bo samochód... No. Nawet samochodem byś musiał tutaj pulsować. Zobaczymy, czy nie będziemy się w trakcie zatrzymywać, żeby po prostu trochę dać im wytchnąć. No nie uprzedzajmy, no nie? Może będzie dobrze, a to my wymyślamy sobie problemy. No ja tu prostych kawałków ostatnio nie widziałem. No nie, właśnie nie ma, wiesz, kawałków... Nie ma takiego prostego kawałka. Albo chociaż pod górkę, żeby na chwilę, nie, wiesz... Nie, kawałków z górki. Miki. Dobrze. Jedźmy. Dobrze, to ruszajcie. A ja za wami. Trzymaj się, Mikołaj. I ostrożnie. Klucze? Zaraz ci dam klucze. Zjechaliśmy, żyjemy, ale było, powiem wam, ciężko, bo hamulce cały czas na pełnej pecie. Słucham. Teraz wyciągnę chusteczkę i cię wytrę, dobra? Nie! Nie. Jeżeli chodzi o trasę na rowery z dzieckiem, to raczej ciężkie miejsce, powiem wam. Trzeba mieć dobre hamulce po prostu. No i dla nas nie było to jakby komfortowe. Fajnie jechało się pod górkę, z górki nie. Nie, z górki nie chciałbym tam jechać drugi raz. Bo pod górkę to jedziecie, tak... No, pod górkę jedziecie tak wyczynowo wręcz, bo tu jest tak bardzo wydolnościowy jakby trening robicie pod tą górkę. Natomiast z górki adrenalinowo jedziecie. Tak, jeszcze czuję, jakbym zużył z jakieś 2 lata klocków hamulcowych. Tak, no, no bo tak się. Nie hamujecie przez 6 km, nie jedziecie na hamulcu non stop. Wiecie, no... jest takie, wiesz, gdzieś tam przyhamujesz i tyle, no nie? Tak. A nie tak trzymać go. Ale mi coś użarł. Znowu, jestem pół gdzieś. To się tym zajmuje i dam dziurę wypierdolę, no trudno. Co ty gadasz? No ale jak to zrobimy? No to trzeba znaleźć kogoś, kto się zajmuje... Jak to się nazywa? Deratyzacja to jest odnośnie... No nic nie zrobimy, one tam mają... Zrobiły sobie nową dziurę, wiesz, jakby wyżej. Co ty gadasz? Zaraz pod dachem. Ale to jest paskudne. Słuchajcie, może powiemy, o co chodzi. Cześć, cześć. Witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu, zaraz wam to pokażę, jakiś czas temu przyleciał tutaj do nas dzięcioł. Tak zaczyna się ta historia poważnie. Takie rzeczy tylko u nas.
i wytrąbił nam dziurę w elewacji, zaraz pod dachem, no nie? Właściwie nic się nie działo, tylko była taka mała dziurka. I ostatnio zauważyliśmy, że... Dzięcioł, tak. I ostatnio zauważyliśmy, że lata tam sporo os, które też zaczęły wlatywać nam do domu i tak dalej. Krzyś zobaczył i próbował to zakleić z okna. Okazało się, że one wygryzły tam jakąś dupną dziurę w tej elewacji, jakby w styropianie zrobiły sobie gniazdo, wylatuje stamtąd masa os. Krzyś próbował to zrobić rajdem, zaklejał to wczoraj 4 razy no. I raz w nocy, jak poszły spać, bo myśleliśmy, że je tam utłuczemy, w końcu się uduszą. Skubane, wredne, wygryzły dziurę obok zaklejonego, to jest twarde ten silikon, który ten... I on przez noc na pewno wyschnął, że... One wygryzły dziurę zaraz pod dachem, jak masz taką linię tam odcinającą chyba z silikonu, no to w tym silikonie się przegryzły jakby trochę wyżej, poza tą dziurę. I włażą znowu. I teraz pytanie właściwie, jak to zrobić, żeby je się pozbyć, ale je trzeba się pozbyć tak, żeby one tu nie wróciły, bo one znowu sobie dziurę wygryzą. Tak, tak. No nie? Bo one są tutaj nauczone. I trzeba by było je po prostu wybić chyba, no nie? No chyba tak. Idę wam pokazać, jak to wygląda. Wczoraj w ogóle Krzyś tak wściekł, że musieliśmy pozamykać wszystkie okna, bo się cisły do domu, no nie? W ogóle osy jest strasznie ciężko zabić. Mamy taką łapkę elektryczną, wiecie, taką paletkę. Może ją pokażę, żeby nie mówić. Słuchajcie, takie coś. O. I to jak się odpala tu. Tutaj. Tutaj się odpala. I ona kopie prądem po prostu. Łatwiej jest muchę złapać, no nie? Wiecie, jak ciężko jest zabić osę czymś takim? Jeszcze wczoraj jakby spadłam na nadgarstek. W ogóle zaczął mi z powrotem ten nadgarstek boleć. Okazało się, że tych os w ogóle nic im nie zrobiło to, co Krzyś zrobił. A byłam pewna, że będzie już święty spokój, że one się tak uduszą, zginą z głodu. Wiesz, ja się boję, żeby one nie wleciały do domu, żeby one nie przegryzły... Czego? No nie wiem, no. Nie no, tam są pustaki. No ale kurde, cholera wie, to są małe stworzenia, no nie? Tam izolację dopiero robi elewacja, z którą sobie poradziły. Ja nie wiem, jak tam jest to pod dachem rozwiązane, bo tu nie byliśmy przy tym, nie? Kupiliśmy gotowy dom. Dobra, chodźmy na pole, pokażę wam, jak to wygląda. A może mieliście podobne przeżycia, to koniecznie się podzielcie w komentarzu. A może macie kogoś, a może wy z tym robicie, to będziemy wdzięczni za pomoc. Ile taka deosuzacja kosztuje? Słuchajcie, to jest ta zaklejona dziura i Krzyś mówi, że one znowu gdzieś tam latują. Widzicie, że cały czas coś tutaj lata dookoła tego. To właśnie osy. O, sorry. O, właśnie koło mnie jedna przeleciała. No i nie wiem, ile tam będzie trzeba tego wygryźć po prostu, żeby to ogarnąć, ale jestem przerażona. Fuck, shit. I to jeszcze, wiecie, nad tarasem, no nie? I tak dalej. Jezus Maria, dobra, idę stąd, bo strach się bać. Idę, bo one ciąć chcą. Tam czysto, na szczęście. Tyle dobrze. Będzie ślad na elewacji, bo tego nie da się zatrzeć na pewno tak, by tego nie było widać. No, ale... Ale trzeba się ich pozbyć, no. Trudno. Tyle. Tak, będę bawić się z Mikołajkiem. Dobrze. A przebierzemy się? Nie, dzięki. Dziękuję. Dobrze. Dzwoniłem do niego, do tego kolesia. No to już Mikko coś powie i będziemy się bawić. A ty przywoź mi tutaj te... belki do naprawy mostu. Że to naprawi. O, super. On jest świetnym kolesiem. Naprawdę, tak, rewelacyjny fachowiec. To zrobione, to mamy dzwonić i on tu będzie przyjeżdżał przez 3 dni, bo to gdzieś tak, musi tak to podzielić. Ale fajny koleś. Super. I bo to taka pierdoła, nie? Ale mówi, że będzie widać, bo nie da się tego zrobić tak, żeby nie było widać. No, ale chodzi o to, żeby dziur nie było. No to teraz trzeba znaleźć kogoś, kto to ten... Ale na Oeliksie jest dużo takich z Bielska Białej. Tam widziałam z 5, no to masz, wiesz. Dzwonisz od razu? No, a co mamy zrobić? W ogóle, by the way, zobaczcie, jaki heavy metal.
Może wam oddalę skalę problemu. Generalnie zabrałam się za pranie sofy, bo mamy super, ponieważ ta sofa ma możliwość ściągania pokrowców i dzięki temu możemy sobie ją wyprać, nie? Więc fajnie, ale robimy to raz, max dwa razy do roku. Poprzednie pranie było też jakoś tak w wakacje, no bo to długo schnie, ale tym razem zdecydowałam się na suszenie tego w suszarce. Zobaczymy, czy to był dobry pomysł. Krzyś robi nowe bułki i są to bułki z oliwkami, tak? Tak, z oliwkami. W ogóle sztos, zobaczymy, kiedy będą smakować. Tak, bo już zrobiliśmy przepis na bułki cebulowe, bułki czosnkowe. Ale to inaczej całkowicie, to tak. Nie tak, że dodajecie później do bułki czosnek. Nie, nie. Tylko bułka już ma w sobie czosnek, to jest sztos. I tak samo bułka, która ma w sobie pietruszkę, no. To w ogóle jest sztos. Pyszne. Także będzie taki e-book z pieczywem osobny, tam też będzie pyszna chałka, będą rogaliki, ale dopracowujemy przepisy po prostu. Testujemy, na razie mam, tak to wygląda, zobaczymy jakie będą w smaku, mam nadzieję, że będą pyszne, idealne. Wyrosły pięknie. Tak, wyrosły bardzo fajnie. No tutaj najtrudniejsze są bułki cebulowe w sumie, bo cebula ma wody trochę, no nie? Tak samo to też, przecież to no. Oliwki też mają dużo no też wody, mają wody, prawda. No to musiałem zmienić recepturę trochę, bo za mokre. Za mokre były i ciasto było zbyt mokre, zbyt wilgotne i musiałem dodać ileś tam gram, zapisałem sobie mąki więcej, żeby były idealne, takie jak teraz, że bez problemu je ulepicie po prostu te bułki, a nie będą wam się kleić strasznie. Ja idę ostatnie te dawać, poduszki do prania. Been paying rent here in my head. Tried to fight it off, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right.